witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Far Cry'a 3. Ja oczywiście wykonuję kolejną misję, ale poczekajcie na chwilkę. Dobra, wejdziemy sobie do tego jeepa. I mamy tutaj czas, który musimy jak najszybciej do tego miejsca po prostu dotrzeć. Jakieś to jest pół kilometra, więc wydaje mi się, że te półtorej minuty powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że po drodze nie trafimy na żadnych przeciwników, którzy nam tutaj uniemożliwią podróż. Już tutaj widzę jednych, ale postaram się im uciec. Wydaje mi się, że oni na tej drodze będą mieli ciężko, żeby zawrócić, tak więc po prostu pojedziemy sobie bezpośrednio do tego punktu. Tutaj postaram się jakoś skrótami pojechać. Mam nadzieję, że ten samochód się nie skasuje tutaj. Bo naprawdę nie jest za fajna droga. No to trzeba uważać, ponieważ ten samochód za chwilę się zapewne zapali. Chociaż nie, ten akurat się w tym momencie on nie zapalił. Dobra, pójdę sobie na pieszo, żeby to jeszcze tego samochodu nie korzystać, bo on zapewne by w ogóle nie odpalił już. Tutaj kolejni przeciwnicy widzę, więc trzeba tutaj uważać. Chociaż nie wiem, czy dotarłem do tego miejsca. Tak, to już jest to miejsce, do którego miałem dotrafić. Okej, zabijemy sobie jednego. I zobaczymy, co teraz będzie ciekawego tutaj do zrobienia. Słyszę gdzieś w górze helikopter, ale go nie widać. Nie, jest tutaj. Tak patrzę, gdzie on jest, ale tutaj jest pewnie. W tym helikopterze będzie się znajdował Oliwier, którego musimy uratować. Już jakaś ekipa też przyjechała. Będzie pewnie ciężko, bo zazwyczaj jeśli widzę już z daleka taką dużą ilość przeciwników, coś czuję, że będzie tutaj sporo walki. Ja już tutaj widzę Oliwiera, jest zaznaczony na niebiesko. Tylko strzelać do nich nie mogę, bo kurczę, ja go zabiję w ten sposób, bo oni pewnie się na niego rzucą i go zastrzelą. No już tutaj widzę, się znęcają nad nim. Okej, zabij strażników, ale nie zabijaj Oliwiera. Dobra, musimy tutaj ich z tej snajperki zestrzelić. Tutaj mam nadzieję Oliwier ucieknie. To też dużo zależy od tego, czy moje strzały będą po prostu tutaj celne. Jak na razie mi to tutaj dosyć sprawnie wychodzi, chociaż można oczywiście lepiej strzelać. Jest headshot. Okej. Tak więc jak widzicie, w tej misji akurat wygląda to wszystko tak, że Oliwier im uciekł po pierwszym moim strzale. Ja teraz będę eliminował każdych kolejnych przeciwników, ale no muszę robić to dosyć szybko, bo zobaczcie, Oliwier tutaj się chowa. Też próbuję w jakiś sposób strzelać do nich, ale tutaj widzę nieudolnie. Więc muszę ich wszystkich zabić, póki ten pasek, bo do góry zobaczcie, jest pasek tego Oliwiera, jego stan zdrowia. Z tym mi teraz nie wychodzi. Strasznie mi ten pistolet lata na boki i... O dobra, już jest. Jeden zabity. Dobra, on ucieka dalej, ale tutaj pewnie będzie kolejna grupa kolejnych przeciwników. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie. O, tutaj kolejni nadchodzą. Ich naprawdę bardzo szybko eliminować, aby ten pasek stanu zdrowia Oliwiera nie zmarnował, nie stracił się cały. Strzelam w beczki, haha, i super. Takie właśnie rozwiązania są fajne, aż widzę, że nawet dużo tych beczek jest rozlokowanych tutaj. Teraz nie trafiłem. Widzicie, nie trafiłem w beczkę i teraz będę musiał go zestrzelić, trafić w niego. Tutaj Oliwier, to mnie dziwi, Oliwier próbuje tego strzelać, stoi od niego kilka metrów, a nie może trafić, ale okej. Widzę, że to już Oliwier w jakiś tam sposób bardzo daleko przeszedł praktycznie przez ten cały obóz, a już kolejni przeciwnicy przechodzą. O, super. Bardzo, właśnie tam się nawet wystraszył tego wybuchu. Tutaj amunicja też całkowicie wybucha, naprawdę coś świetnego. Okej, teraz będzie chyba trzeba zeskoczyć, bo nic innego tutaj... Tak, chyba trzeba będzie skoczyć. Czy go zabiję tylko? Dobra, skaczę tutaj. Być może jakoś tutaj z Oliwierem przepłyniemy, udamy tutaj uciec się tą łodzią. Ale bardzo fajna misja, kurczę, jedna z lepszych tutaj, której do tej pory miałem okazję zagrać. O, i to co uwielbiam, to teraz Oliwier będzie sterował tą całą łodzią, a ja będę mógł tutaj niszczyć. Pewnie tych przeciwników będzie teraz sporo nadpływało z różnych stron, nadjeżdżało, zaraz sobie to zobaczymy, ale coś tak czuję. Skoro jest taka opcja, że mogę strzelać z tego działka, tak jest, jest ich tutaj już pełno. Za bardzo celny nie jestem, ale... Jak na razie, aj tutaj chciałem powiedzieć, nikt na razie nas tutaj nie goni, ale już widzę. A nie, to nie byli na moście, to są jakieś łodzie. Też trzeba strzelać w te beczki, bo to dużo daje. W kolesie, jakimś jeepem na plaży, no do wody raczej nie wiadomo, ale w jakimś tam stopniu mogli nas tutaj pozabijać. Okej. W jakimś tam stopniu to niebezpieczeństwo jest już tutaj zażegnane. Tutaj widzę kolejne jednostki, ale nie powinno one sprawić, chociaż już tutaj mam ekran, zaraz zginę pewnie, też niedobra. Udało się w miarę. Czasami te reakcje, które są reakcje na uleczanie są spowolnione, więc myślałem, że się nie uda tutaj uratować. Okej, helikopter też w bardzo fajny, efektywny sposób został zniszczony. No i chyba ostatnia łódź tutaj została. Czy nie, tu jeszcze z kolejnych stron, też nie, to już tu był na plaży, po prostu bieg tam. No wygląda na to, że udało się. Man, this is some heavy shit, man! I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. Tak jak mówiłem, te osoby z tego, ci psychopaci po prostu porywają ludzi dla okupu, oni potem i tak ich nie oddawają, oni ich zabijają, więc sprawdza się to, co mówiłem już w pierwszym odcinku, te moje podejrzenia. A teraz dotarliśmy do tej jaskini, w której jest reszta ekipy, więc sobie posłuchajcie tej cutscenki, ja w sumie też sobie posłucham. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you, too. Come on. Hey, I'm building a cross for Grant. Thanks. I haven't really had time. We have to talk. We will. Just not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid... I miss you. Okay? And you're carrying all these weapons, and you have all these weird tattoos, and... I'm not saying you shouldn't go rescue them. I'm just worried it's affecting you. Lisa, don't worry. I'm taking control of my life for the first time. I know, that's right. A good thing. I've been working really hard on that, and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Now go. Before I try and stop you again. Okej, jeśli dobrze zrozumiałem, bo już teraz za bardzo nie pamiętam, to został nam do uratowania chyba tylko jeden koleś, bo mamy Oliwiera, mamy te dwie laski, a było ich ogółem trzech kolesi było, razem z Jasonem i dwie laski, tak? Więc została jeszcze jedna osoba do odnalezienia w tym Far Cry'u. Ale zakładam, że troszeczkę będziemy musieli wykonać tych misji, aby... Ramsey, a hitman who works for Hoyt, purchased him. He's usually at the bar in the Shantytown. What's the guy's name? Buck. No, aby móc po prostu go odnaleźć dalej. No okej, mamy porozmawiać tutaj z Buckiem. Nie wiem, czy można się do niego teleportować. Można, jest tutaj bardzo blisko to miejsce, więc teleportujemy się i zaraz sobie z nim porozmawiamy. I pewnie będzie jakaś kolejna misja do wykonania. To dosyć szybko poszło. Wydawało mi się, że będzie dosyć dużo walki. No ale jak widzicie, ze snajperki bardzo szybko i bardzo łatwo można było ich tutaj zabić i uwolnić w ten sposób Oliwiera. Dobra, jesteśmy w tej wiosce już tutaj, więc ten Buck to jest ten koleś najprawdopodobniej w tym białym garniturze, który nam tutaj zlecił pewne misje, którego w poprzednich odcinkach też śledziłem. No, on gdzieś tutaj w którymś z tych budynków tutaj się znajduje. No gdzie te drzwi są tutaj? A, tu okej, dobra. Trzeba wejść do tej restauracji chyba, a dopiero potem do niego, tak mi się wydaje. A nie, on jest tutaj, w restauracji, nie w swoim gabinecie. To jest ktoś w ogóle inny chyba. I'm here for my friend, Keith. Sorry, doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... You're hysterical. All right, then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. We're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's a product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, and you and I are even, Steven. Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. Knife? Don't get a knife. It's not just a fucking knife. It's art. More history in this than you and Keith 4 hours you squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's treasure hunter. And he knew where it was. Advice, he got the wanker's boat, research he was doing on some Chinese treasure, and his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not a fucking knife. Its location. You want Keith back? Get on the goddamn boat, find out where the artifact's buried before someone else nicks it. On your bike. Fuck off. No dobra, już tutaj widzę, mamy oznaczenie, gdzie musimy się udać. Jestem pewien, że po prostu trzeba będzie tam iść, nie będzie można się teleportować. Za tym idzie po prostu ja za chwilkę, jeszcze tutaj wyjdę tylko. Za chwilkę do was dołączę ten moment, po prostu kiedy idę do tej misji wytnę. Dobra, już jestem na miejscu. Musimy dopłynąć do tego statku, o którym mówił ten koleś właśnie w barze. Tam znajduje się coś, co musimy właśnie wziąć z tego statku. Jestem niemalże pewien, że będzie bardzo, ale to bardzo ciężko tutaj przedrzeć się przez ten, tą ekipę, która po jednym statku tutaj stacjonuje. Ale jest już jakiś plus, bo widzę tutaj drabinę, po której można wejść na ten statek. Pamiętam, jak miałem problemy w Assassin's Creed 3, żeby znaleźć dane wejście na dany statek. Okej, tutaj koleś już jest. Trzeba będzie go zabić. No przydałaby się broń z tłumikiem, ale będę ją musiał dopiero kupić. Tak, aby tych tutaj ludzi pozabijać po cichu. Też to jest bardzo fajny sposób na wykonywanie misji. Aj. Chciałem ich zabić wszystkich z nożem, ale nie udało się, okej. Też broń trzeba oszczędzać, tych nabojów tutaj dużo nie ma, a na razie nie mam jakiegoś powiększonego magazynku za sobą. Tak więc mam też ograniczoną liczbę nabojów, trzeba na to uważać. Jeśli to możliwe właśnie jest, to trzeba zabijać ludzi w ten sposób właśnie za pomocą noża. Tak, ich widzę 5 aktualnie. Może najpierw sobie zabiję tego tutaj na dole. Dobra, zabity koleś. Tego to będzie ciężko zabić. Masakra. Jeśli macie jakieś wskazówki co tego kolesia, nie wiem, w jakiejś zbroi, wygląda jak jakiś policjant służb, nie wiem, maksymalnie specjalnych. Jeśli macie jakiś sposób, jak go bardzo łatwo pokonać, to dajcie znać, bo to już czuję, że zaraz będę się z nim siłował na maksa. On ma taką zbroję, która chroni go przed naprawdę ogromną ilością strzałów, tak więc ciężko jest go pokonać. Ja już na niego w jednej misji natrafiłem, więc wiem, co mnie tutaj czeka teraz. Zobaczmy, jakąś maskę ma, czy co to w ogóle jest. Nie wiem, może strzał w tył głowy, bo ta maska nie schroni go z przodu. No nie, ta zbroja go na max, a tutaj mocno chroni. Nic, no będę musiał wziąć tego shotguna i kogoś tam zajść. Chociaż próbuję zabić najpierw tych tamtych kolesi. Ta mina chyba w sumie mi się na nic tutaj nie przyda już. Kurczę, no, potrzebowałbym jakiejś fajnej broni. Ale tu widzę, praktycznie w ogóle nie ma nigdy już nabojów. Wszystko jest wystrzelane. Skubany, no. Na pewno sposób na niego jest, tylko ja go po prostu nie znam. O dobra, to mamy 5 nabojów, więc postaram się jakoś... No gin! Kolejnych 5 nabojów. Może ten chociaż. Dobra, udało się tego też tutaj ściągnąć. No ale za ten najgorszy, ten największy w sumie. No. Złożył się. On też ma naprawdę świetny karabin maszynowy, który naprawdę potrafi zdziałać bardzo wiele. Ja sobie go w sumie wezmę, bo też wydaje mi się, że w środku nie będzie kolorowo. Też trzeba będzie jakoś tam powalczyć troszeczkę. No zobaczymy. All right, come on, I need that research. Wow. Dobra, jeden zabity tutaj. Też jak będą tak w takich dużych odstępach, to w sumie można ich pozabijać za pomocą noża, tak też po cichu. No, już sobie pozabijałem po cichu lipa. Szkoleć mnie tutaj wyczaił, więc trzeba będzie użyć broni po prostu. Zresztą na dole widzę, mnie usłyszeli. Poczekam, aż może ktoś tutaj wybiegnie teraz. Chociaż no nie wiem, zaraz zobaczymy. Bo oni może są w jakimś innym pomieszczeniu po prostu, ale wiem, że już mnie usłyszeli, ponieważ... O, jest jeden zabity. A tego drugiego chyba już mogę tutaj zajść, nawet już jakiegoś zagrożenia chyba nie stworzę. Okej, zabity. Jeszcze jeden. Ci, którzy też tylko mają noże, nie mają nawet broni, tak więc nie stwarzają dużego zagrożenia. Ale ich tu jest. No nic, trzeba tutaj pobawić się z nimi, postrzelać. Pierwsze strzały były w sumie na ślepo, ale chyba dwóch przeciwników takimi strzałami po prostu zabiłem. Są też pochowani, a taki... taka broń po prostu taka maszynowa naprawdę sprawia czasami sporo problemów, ponieważ ciężko się nią po prostu ciężko się z nią chodzi, tak? Nie można za bardzo biegać, tak więc wziąłem sobie tą inną broń, tutaj postaram się powybijać. Okej, jeszcze jeden ostatni koleś został. Dobra, zabity jest, dostałem strzał w głowę, jakieś punkty dodatkowe dostałem też reputacji, które się potem przydadzą. Ło! No to czuję, że będzie nie za wesoło, patrzcie, nie mam tutaj za dużo amunicji, a ten koleś, zobaczcie, po raz kolejny koleś, nie wiem kto w ogóle jest, ale jakieś dziwną zbroję i naprawdę spore umiejętności. Też w sumie umiejętności takich sporych nie ma, ale on naprawdę... jest odporny, praktycznie kuloodporny, cały jego strój jest po prostu jedną wielką kamizelką kuloodporną. A i zaraz tutaj pewnie zginę już. No bardzo byłoby fajnie, gdyby ktoś, kto już przyszedł do tej Far Cry'a, dał znać, jaki jest sposób tego kolesia, nie wiem, ze snajperki strzelić mu w tył w głowy, czy też jakoś go zajść z tyłu i też użyć noża, no nie wiem, no na pewno sposób jakiś jest i osoby, które grały w Far Cry'a będą mi w stanie jakoś tutaj pomóc. No tu widzę też bardzo jest wolny, ponieważ ta broń jest ciężka. O, udało się go zabić, super. Mam nadzieję, że już kolejnych takich przeciwników nie będę spotykał na tym statku co najmniej. Okej, dotarliśmy. Okej, kompas mamy. Teraz jeszcze skopiujemy te dane i... Okej. Aj, tutaj masakra. Jak widzieliście, po pobraniu danych na pendrive'a uruchomiła się jakaś taka po prostu jakieś zabezpieczenie po prostu, które automatycznie sprawiło, że w ciągu chyba 5 sekund, nie wiem, zobaczyłem ostatnio 2 sekundy, ale chyba w ciągu 5 sekund po prostu sprawiło, że wybuchła cała ta kabina, w której to wszystko się znajdowało. W sumie fajny sposób zabezpieczenia, nie wiem, czy takiego w ogóle w rzeczywistości istnieje, w jakichś, nie wiem, różnych w wojsku. O, tu mamy butlę z tlenem, aby móc przeżyć pod tą wodą. Ale bardzo fajny moim zdaniem sposób zabezpieczenia, że no, ktoś tam powiedzmy może te dane wykraść, ale się już wykradnie, to po prostu włącza się system zabezpieczeń, który całkowicie likwiduje tych przeciwników, którzy chcieli coś wykraść. Gorzej jak takie dane byłyby pobrane po prostu zdalnie i wysadziłoby kolesia, który tutaj by chronił tego. Ale ja podążam sobie tutaj dalej. Trzeba wyjść z tego statku w jakiś sposób. Chyba do góry nogami tutaj, z tego co mi się wydaje. Pod wodą, więc zaraz... O właśnie, tego to chciałem powiedzieć. Otworę ten właz, a tutaj pełno wody będzie, ale też... Muszę ogarnąć, dokąd mam tutaj w ogóle zmierzać. Tutaj miejscami są te butle z tlenem, które pomagają nam w jakiś sposób. Aj! Koleś też. Okej. Dobra, zabity jest. Teraz trzeba poszukać jakiejś butli z tlenem, od razu tutaj pewnie się wykończy Jason. Tam coś widzę z daleka, o jest. Mamy tutaj takie punkty jakby kontrolne, a właśnie, punkt kontrolny jest osiągnięty, czyli jakby mi nie wyszło sobie po prostu z tego miejsca, cofnę czas. W razie czego jeszcze sobie wróżbitę końcówkę tutaj tego wyjścia z statku, ale wolałem się dotlenić, tak aby ten Jason nie wykitował mi tutaj. Jak to zawsze w grach bywa, statek wybucha dopiero w chwili, kiedy, nie wiem, aktor, ewentualnie tej postać z gry po prostu z tego statku ucieknie. No ale to jest najważniejsze, że udało się tą misję wykonać za pierwszym w sumie razem. I zaraz pewnie pojawimy się automatycznie na jakiejś plaży czy gdzie. Ekrany ładowania są długie, ponieważ ja nie mam gry zainstalowanej na dysku. Muszę sobie ją zainstalować. Wtedy będzie to wszystko krótsze. No okej, to będzie pewnie już scenka ostatnia, cutscenka ostatnia. Tak więc ja się z wami będę żegnał. Obejrzyjcie sobie do końca. Ja zapraszam do kolejnych odcinków z cyklu Zagrajmy w Far Cry 3. Cześć! Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Oh, no. Entertainment, my dear, entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now, research says, follow the compass. Well, thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, some. Keith needs me. All right? Toodles.